Czy to jest prawda, że panele generują prąd do 80% swej wartości? Odnosząc się do tego pytania, domyślając się, co miał autor na myśli, myślę, że trzeba to rozważyć jak gdyby w dwóch płaszczyznach, czyli odnosząc się do parametrów, które są zapisane w karcie technicznej, podziałem na dwie jak gdyby części. Pierwsza to jest część, która dotyczy standardowych warunków testowania, w których moduł pracuje w ciągu roku może 5 do 7 dni. W zależności też od warunków, czasami jeśli ten rok jest lepszy, to będzie tych dni więcej. Natomiast takie standardowe warunki najczęściej spotykane to są faktycznie te warunki z niższym zanocowaniem, które też są również podawane w karcie technicznej. To są te parametry NOMT tak zwane, przy nasłonecznieniu 800 W na metr kwadrat i 20 stopniach Celsjusza.